Siema. Słuchajcie, dzisiaj znowu jesteśmy na Tabem C i słuchajcie, jestem ubrany w taki kozak rzeczy, że po prostu będzie dupa boleć. Słuchajcie, tabemc.pl, najlepszy serwer, gramy codziennie na streamkach o 12 i o 20. Słuchajcie, jest nowy sposób, giga sposób na kasiole. Ja już wam się pochwalę, co mi się udało zdobyć nowym sposobem na kasiole. I oczywiście wam ten sposób pokażę, no byłbym hamem, jakbym nie pokazał. Patrzcie na to, klata alfa. Protection 20, Unbreaking 20, spodnia alfa, Protection 20, Unbreaking 29, no po prostu sztos, sztylet alfa z najlepszymi możliwymi boostami i maczuga Herkulesa z knockbackiem 6. To są OP rzeczy w ciul, tak samo kluczyki i od razu powiem, bo to was najbardziej ciekawi. Tak, tak, rozdam cię na live, wbijajcie na Twitch, czyli jesteś poznany kiedy rozdam cię, jeszcze dołożę ze swoich 10 kluczyków dla jednego widza, jeżeli ktoś chce, niechaj wbija. Słuchajcie, idę wam pokazać, bo temat jest mega ciekawy, bo ostatnio był update. Mieliśmy trochę problemów, w sensie mieliśmy. To nie mój serwer, ale się problemami jakkolwiek próbuję zajmować. Było trochę problemów, tak samo serwer nie działał w weekend 4 czy tam 5 godzin, co było powalone, po prostu 5 godzin bez granka. Widzowie mówili, że chuj, dur, ja najgorszy, jak ja nie jestem właścicielem. Ale powiedziałem, że tam coś załatwię i udało się załatwić, że w sklepie z 0,30 drewno wskoczyło na 2 pierdzielone dolary. No po prostu jak się o tym dowiedziałem, 100k szybko wyfarmiłem, chociaż troszkę więcej tutaj po prawo, bo jeszcze kupiłem wszystkie odłamki alfa, żeby zrobić te najlepsze zbroje w grze i najlepsze miecze i tak dalej. Bo słuchajcie, sprawa wygląda następująco. Tutaj mamy kości. To jest najszybszy sposób na farmienie kasy, myślę, na serwerze. Chociaż jednak nie trzeba kości. Bierzcie sobie kości, bierzcie sobie mączkę, bierzcie sobie topły w łapkę i napierdzielacie. Drzewka oczywiście spadają, wysypują się tu, łapią je hopery i my teraz idziemy na dół, bo ja już tutaj długo farmiłem, spokojnie. Pokażę wam, jak tutaj ta kasa leci, bo wy sobie myślicie, a kurde, pewnie leci godzinę. Nie, 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 patrzcie, mamy na przykład tyle drewna, bierzemy wszystko, co możemy i sklep, wchodzimy, spruce lock i kolejny od jeszcze to drewno. Już zarobiliśmy ponad 2500. Także no, sposób nie jest zbyt ciężki, żeby zarobić. Wpisujecie sklep, bierzecie drewno, sprzedajecie. Gdzie to jest drewno? Tutaj jest drewno. I kolejne 2000. Myślicie sobie, o, ale wolno zarabiasz, puzonik. Nie, ja szybko zarabiam kasiorę. Muszę to odłożyć, bo to mi przeszkadza. No i kolejne drewno. Matko jedyna, bo tutaj oczywiście chodzi o to, że drewno jako tako farmicie, ale jeszcze trochę wam tutaj spływa, także problemu z drewnem nie ma. Naprawdę to zapierdziela jak powalone, także no kasę tutaj zbiera się mega, mega szybko, no mówię wam, no ja już mam 119 tysięcy, teraz znowu sprzedam i to będzie już ponad 120 tysięcy, także myk, 122 tysiące, bierzemy sobie tutaj jakieś staczki. Myk, 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 tutaj jakieś są staczki jeszcze, czy tutaj są dwa staczki. A tutaj to już jest miliard staków. No i tak to wygląda, tak się farmi kasę. Polecam bardzo sposób, wbijajcie na tabemc.pl. Gramy codziennie po naprawdę wiele godzin, także jeżeli chcecie wspólnie pograć, codziennie jestem, integracja z widzami jest na giga poziomie. Także no, tak wygląda najlepszy sposób sobie na farmienie kasy, a ja wam pokażę, co się zmieniło na działce, bo o dziwo trochę się zmieniło, tylko pamiętajcie, te 10 kluczy dla was, przypomnijcie mi, bo jak je wywalę, to mi możecie wyzywać na Twitchu. Działeczka zmieniła się tak, mamy tutaj domek, który nie wiem w sumie, czy jest. Czyli to jest domek, nie mam pojęcia, chyba Amadeusza? Kolejny? On chyba ta stara takie małe domki. Tutaj mamy jakąś wysepkę z Endu. Ta wysepka z Endu jest taka dziwna trochę, ale mamy Horus Fruity, fajnie. Tutaj mamy wykopanego czanka, jeszcze nie wiem przez kogo, ale to jest jakiś... Wow, jakiś netherrack, jakiś obsydian, nie wiem. Także no, mamy tutaj taki piękny mościk a la bramę, co bratka wbudowała, już wam pokazuję. A bratka w sumie tutaj jest? Nie ma, Boże, myślałem, że jest. Tutaj ktoś jest. I to jest bratka, pozdrawiam bratkę. Tu i brama do naszego wejścia, chociaż ciężko teraz troszeczkę wejść, bo wygląda to jak wygląda, chyba jest po prostu ściana tutaj postawiona. Tak, jest zabudowane i koniec. Tak to jest. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mamy na przykład, tutaj było miejsce Amadeusza. On ma taki lasek i on ma tutaj swój domek. I na przykład ma tutaj szubienicę. Ma też villagera, ma też... No ten jego domek, no patrzcie, głowę smoka, no chłop się ustawił. Niby farmę, a tu jednak patrzcie, ile dyni, ile melonów, główek. No po prostu bogaty chłopak, także nie będziemy mu tutaj przeszkadzać, wyjdźmy stąd. A zobaczmy, co tam u naszej Karolki na przykład. Chociaż tutaj, czekajcie, jeszcze zajadę. Oj, przywaliłem. Tutaj mieliśmy... A to jest fajna kwestia, shopa, twojego ojca starego.
Tutaj mamy shopę, która do niedawna służyła za giga farmę kasy. Odłamków dokładnie. Ale no, naprawili nam odłamki. Także F w komentarzach, bo naprawili odłamki. I w sumie to się nie opłaca już tak kopać, bo mieliśmy tutaj, który robił się stone i leciały odłamki alfa, a teraz już nie lecą. Także bezużyteczne miejsce, zakopmy je z powrotem, nie przeszkadzajmy tutaj. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Już wylatuję, tylko w sekundę. Myk! O nie, dobra, jest, idealnie wyleciałem. Hop, hop, zamykamy drzwi. I tutaj mam magazyn, który zbudowała Karolinka i według mnie jest świetny. To jest magazyn na przedmioty, mamy tutaj jakieś kamienne rzeczy, mamy tutaj jakieś narzędzia, które każdy sobie może wziąć, na przykład o, tej zbroje Protection 4 są, Protection 3, Protection 5 na przykład jest zbroja. Tutaj bobaski, jakby ktoś potrzebował, hełmy, prot 4, prot 1 i prot i tak dalej. Spodenki wszelkiego rodzaju, każdy sobie może brać co chce. My u nas na działce jesteśmy przyjaźni. Tak, każdy dostaje co chce, w sensie bierze sobie po prostu. O, potrzebuję łopaty i mam efficiency 5. Potrzebuję miecza i mam miecz z enchantami jakimś looting. Albo, o, na przykład taki mamy miecz, gdzie on był? O, taki miecz. Toporki to samo i killowki to samo. U nas jest mnóstwo tego, także jak ktoś chce, to musiałbym mieć taką gildię, o, tak powiem. A ty mam jakieś minerały, jakieś TNT w ogóle mamy jedno. Nie wiem po co nam TNT, ale mamy. Jakieś kości, jakieś mączki i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy taki pokoik do craftowania. Tutaj kolejna farma drewna, tylko ta jest zrobiona ładniej, bo to jest farma, gdzie robiła Karolinka i tutaj jest ukryte są hopery pod pięknym dywanikiem. Także ładnie to wygląda. Tutaj mieliśmy jakieś tablice z informacjami, ale już nie ma tablicy z informacjami. A i tutaj najważniejsze, obok mojego domku, bo mój domek jest cudowny i piękny i różowy, wy o tym wszyscy dobrze wiecie, i Amogus, to tutaj jest drzewko Damianka. Zobaczcie, jak Damian ładnie wbudował. Ja myślę, że trzeba pochwalić Damianka, bo to jest bardzo ładny budynek. Czekajcie, wyłączę gammę na chwilę. No bardzo ładny budynek, co nie? Mi się bardzo podoba. Według mnie bardzo ładnie Damianek zrobił, także możecie napisać w komentarzach. Damianowi będę wysyłał komentarze, że ludzie go chwalą za domek. A jeszcze tutaj w środku lasku mieszka sobie Karolinka. I Karolinka ma sobie taki domeczek i ma Pepe Pana Dziobaka. Ja nie wiem, jak można mieć Pepe Pana Dziobaka w domu, zazdroszczę jej. I to mocno, tutaj ma pocztę i tutaj ludzie drewno wrzucają. Także no, Ender Chestik, Ender Chesticu, to co widzicie, to są odłamki alfa. Je zbieramy, je zbierajcie, bo to są najlepsze itemy w grze. Za stack takich odłamków, na przykład za stack części killowych dostajecie killow alfa. Za zbroję oczywiście jakiś fragment zbroi. Ja na przykład mam spodnie i klatkę, czyli mam dwa staki już waliłem. Halko tutaj ma pimpolinka, tutaj jest, widzicie, nawet pimpolinka granatabem c.pl. Także no, wbijajcie, gramy wszyscy wspólnie. Fajnie jest pograć wspólnie z widzami. Naprawdę masa widzów przychodzi. Ale ciebie może jeszcze nie ma i grasz bez tego. Patrzcie, Marcel kupił klucz. Piszemy GZ, Marcel. Mordeczko, wszystkim piszemy GZ. Bo wspierają serwer, także no. Fajnie było, jakby się zagrali. To jest, teraz macie naprawdę łatwo, bo wcześniej gracze zarabiali groszowe sprawy, a wy możecie wejść, pofarmić trochę drewienka i kupić sobie całe EQ. W sensie na markecie macie wszystko, dosłownie wszystko. Macie miecz, wydajecie 20 tysięcy, które widzieliście, zebraliśmy w minutę, coś takiego. I nagle mamy 20 tysięcy, kupujemy sobie najlepszy miecz w sumie. Mamy na przykład looting tutaj za 4000. Wszystko można kupić od graczy. Protection 4, cały secik. Nawet nie trzeba walczyć. Tutaj macie 320 za 320 tysięcy, 32 klucze. Czyli ja wam zdaję w sumie takie 100 tysięcy kasy. Mam nadzieję, że wbijecie dzisiaj na Twitchka o 20 i rozdamy wam te klucze. Byłoby bardzo fajnie. W sensie ja rozdam, bo to są moje prywatne klucze, bo ja sobie handluję za klucze. Także no, mam nadzieję, że wbijecie, mam nadzieję, że zagracie, bardzo łatwo teraz fajnie się kasy, widzieliście jak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zapraszam do grania, 20 streamek na Twitchu i pa pa!